Halo, czyli dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco z tej strony Lufti, a to jest kolejny odcinek z kombinatu rolnego Farm Simulator 2017. Razem ze mną jest Miki. Dzień dobry, cześć. Sobon. Dzień dobry. Chilu. Siema. I Kaczor. Dzień dobry. I jedziemy właśnie dzisiaj robić, chodźcie chłopaki za mną, będziemy robić dzisiaj sobie siano kiszonkę. Tak więc zapomniałem, że wyłączyłem dźwięk z gry. Aha. Wyjeżdżamy o bardzo wczesnej porze, bo o godzinie po piąty lekko. Tak, lekko po piąty wyjeżdżamy. Dlaczego? Zaraz wam powiem dlaczego. Bo tak. Tak, kalestrajdy każdy ma. Ja mam kalestrajdy. No. I jedziemy na biogazownię, jakby ktoś się pytał. Kurde, kaszlak się wpierdzielił. No jaś ty Walburgie. No bo kurwa blokuje ruch. Ty jak popierdolają te samochody. Ale one się strasznie szybko tu jeżdżą, no nie? No. Pan nawet nie mógłby przejść go, skupić, no. Ja to tam nie przejdę. No, powiem wam, że normalnie szybciej wsiekli by to można było. No nie daje rady. Ej, Tokyo Drift. No ci mówię, tej szybciej wsiekli 10. Fend in the action. Czy ja się zatrzymał? Co za crazy? Jak coś, to tutaj zostaniecie ten, Sobon i Kaczor. Poczekajcie tam przy tym, przy łące. Okej. A tu macie wjazd koło tego fana? Czy jak to się nazwać? Wana to jest kurwa żuk stary jakiś. Taki żuk. No to nie będzie żuk. Ruski. I na Gdańsk się kierujemy, panowie, na Gdańsk. Na Gdańsk, dobra. To nie, na Szczecin, samochód. Przepraszam. Na Szczecin? Lecimy na Szczecin, bo na Radom... bo na Radom nie latą. Kimś tam jadą. Bo na Radom nie, to... Nie, na Szczecin, bo na Radom nie latą. Nie, ktoś tak. To jest go. A teraz gdzie lecimy? Na biogaz. Na Szczecin. Tak, na Szczecin. Jeźdź na Szczecin, zobaczy takie wielkie... Podporządkowano w prawo. Jest ta łąka. Tylko ja tu dojechałbym do miasta tą drogą do Szczecina. Ciekawe, no nie? Ty do lasu się wjeżdża. Tak, na zdrowie. Sobot, dawaj się tu schowiemy. Kurwa mać, ty dziki grasz się o buraka. Morda. Gdzie ty pojechałeś? No, ty tam wjeżdżasz, tam masz taką wdróżkę. Gdzie ty pojechałeś? Chybiłem się. Kaczy! A taką dróżkę musisz wjechać, tam jedną. No. Dawaj bańki drugą. Na paliwo. To jestem. Hej, ty na każdym odcinku będziesz ściągał bańki z paliwem. Dawaj. Ty, prostactwo tego człowieka. Sobą, ty tylko nie będziesz bogaty. Tak, ty to bierzesz. Ale leci. O Boże. Jadymy. Się boję chyba tam jechać. Chłopaki, nie tryskajcie sobie do głównego zbiornika. Jak to napisał Kaczor, I'm coming. Nie, pomyliłem się. Kurde, miałem napisać incoming, a napisałem I'm coming. Ja przychodzę. I'm coming to you. Ale coming to też przychodzę i dochodzę, to wiem. No. W zależności od użytego zdania. No, ogień Lufti, wymuszaj tam. Przepiłem. Dawaj. A teraz na bytów jedź. Po zewnętrznej. Gdzie teraz jedziemy? Na bytów. No. Matko Boska. Zarzuciło. Bynem tam. Byłeś w Bytowie? Mhm. Nie byłem. Ja bynem. Paj, teraz prawo. Widziałem, nawet był taki śmieszny vlog. O Matko Boska! Jak wymusił prawie z ręką. No ja Boga kocham, te samochody to są chyba tu z poprzedniej epoki jakieś. No to zrobię sobie tutaj. No bo to z Sosnówki odebrane. Ej, jak tak. To skręcił, matko. Nie oszukujmy się, w Polsce jeszcze nie jeden kaszak, nie jeden Warburg jeździ. Warburg, jakby ta nazwa zawsze jest pierdala, ty. O! Rozłożyć. Ładnie. Na myszce to się jakoś tam chyba czeka. Na myszce, no. Czekaj. Ty, to jest... w drugą stronę sobie. Były 15 chyba te, żołnierze. Tak, a, no. Mieliśmy na tym. O, patrz, elegancko to robisz. Koło mi przebił. Jezu, o co zahaczyłem? Te skarżyło mi się, to te koło mi przebił, tu się skarżyło to. No przepraszam. Ty! Przebiłem ci koło. Chilu, hamuluj. Jak pojechał? Nie wiem czy wiesz, ale mi instrukcji pisali, że podobno trzeba je opuścić. Tak mi się wydaje, że tam wiesz, tak. Była taka mała kwestia, takim drobnym bruszkiem było napisane. Na dole. No. Dobra, dawaj sobą, bo ja chcę się w końcu taką robotę. Włącz te komputery. Zanim ty będziesz miał robotę, Kaczor, to... To mam strasznie. To prędzej, kurde, Szarina być na stoleciu. Nie, bez przesady. Czekaj, panie, prędzej łysy, będzie z kucyka zapuści. Jakie belki, 120, 140?
15. 135 i 2 czwarte. Buraka widzę w tym tęczu. No tak, tak, bo tu wiesz. Jak ja tam siałem, no nie? To trochę buraka było. Tak zostało. Mhm. Posiewach i rozsiewaczem tak siałem. A już belka? Tak poszło. To tylko jeden. What the fuck? O, zaprasujesz się sobą. Tam mi to tam nie przeszkadza. Ej, tylko wiesz, że to mam są te biszkopi, nieoryginalne masz, nie? A nie, dobra, ogień. Nie, nieoryginalne. A jak? Nieoryginalne, może. Nie, bo jak on by wybrał jakieś takie, bo ja pamiętam, że w tym, w 15 było tak, że jak wybierałeś sobie belki przykładowo 1,30 m, nie? No to nie mogłeś ich owijać. No, no było takie coś, ale wtedy się ściągało owijarkę SIPME i ona owijała wszystko. Nawet i Sobona. Na owijarce to się karuzela robiła. Ja mówię z ciebie. Jak to się wypuszcza? To się jakoś pada i idzie. Ja to tam karuzeli nigdy nie robiłem na owijarce, ale gdzie indziej robiłem karuzelę. A ja powiem, że na karuzeli to ja byłem na swoim miasteczku i tyle. A też byłem. Nie kłam, bo ty mówiłeś przed chwilą, że miałeś karuzel na owijarce, więc co kłamiesz ludzi? No, no owijarce też byłeś. No i na to no, było. Ale była karuzela, była karuzela. Było był... wesoło, było wesoło. Miki był na tym. Miasteczku. Też byłem, no ale co? A powiedzcie mi, gdzie Miki nie był, no? No, jeszcze takiej pewnej części ciała. Boże. Tutaj. Tam, gdzie mu żyli jeść. Ja byłem tu wcześniej. Przepraszam, ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy na odcinku użytkownika Lufty Games. Proszę tu żadnych seksistowskich podtekstów nie podpuszczaj tutaj. To nie jest, Kazik 478 Pyle. Zapomniałem się, że jestem u siebie i używam takich cenzuralnych słów. Ale tu wiesz, to wiesz, ja byłem tu wcześniej, że wiesz, że w domu, nie? A, w stole. Oczywiście, to chodziło mi o pętek, oczywiście. No dobra. No wiecie, każdy pępek lubi taki jak zaprzestaję z tym moim takim chorym, nieważne. No to przez szkołę, to ja wiem jak jest. Ja ładne chmury nad nami, są błyskawice. Nie pośpiewam na to, może co? Powiem ci... Może lepiej nie. Powiem ci... 2 na 10. Chodzi, tam lubię, jak mi to śpiewa. Ale tych belków będzie. No i jest od... Tu ja musiał użyć niecenzuralnego słowa zaczynającego się na Z i kończącego od groma. Się na A. To ja też, tak, ja już też więcej nie będę się klinał, bo faktycznie. Czyli ja po prostu będzie ich za dużo. Tak, mówmy kulturalnie. Nie, tak. Po prostu będzie niereformowalna ilość na tym polu. Ej, zacznijmy robić takie odcinki z kultury. Tak, pewien youtuber powiedział, znaczy? Że nie wolno przeklinać na odcinkach, bo wtedy YouTube ma tam jakieś tam boty czy coś, co one to ten, no sprawdzają wszystko i się w niej zarabia. Powiem ci, szanowny kolego Kaczorze, jest to już nieprawda. Powiem ci, że ja też to wiem, bo wtedy kanały takie kontrowersyjne by nie miały racji bytu, a mają rację bytu na YouTubie. No właśnie. A ja wam powiem tyle. A kto umarł, nie żyje. Do szanownego naszego kolegę Lutiego już dawno podjęli z anteny. Nie, ja wam powiem tyle. Bajki pisać może każdy. A, wypracowanie oddałem cię na Polaka, to w sumie też bajka. Julian Tuwim na przykład. Ej, jak pamiętam jak kiedyś pisały się wypracowania, no nie? Znaczy akurat to nie wypracowanie, to jakiś egzamin na studiach pisałem. I pani ich wymagała, żeby było bardzo dużo napisane. Im więcej, tym lepiej, no nie? To w mojej pracy był zawarty przepis na sernik, wynik meczu Polska-Niemcy i coś jeszcze. O Boże. No to nieźle. I dostałem 4. O. To ciekawie, widzę, miałeś pojęcie tym. To zatem przepis na sernik. Chyba na pewno. Chyba smakował. Mikuś, taka prośba. No. Jeśli mógłbyś na zakrętach nie robić takich wywiasów. Bo dobrze. Wybijas. Nie ma najmniejszego problemu z tym kolego. To kurwa tych belków to będzie od... No, a potem sobie zbier. Dlatego mówię, że ta przyczepa by się fajnie przydała. Nie, to ty się weźmiesz, to się zadzwoni po Kazik 478 Pyle. Spacja no, Pyle. On na pewno pomoże. Boże, Kasia jak zapierdziała tym belki i czeka. Byś sobie pojechał wolno, byś przestojął, nie wiem. No ale po co myśleć? No i Kacz znowu trąbi, no ja wiedzielę. A kto zaczął? No chyba ty. No chyba nie ja. Proszę kolego, chyba ty.
No serdecznie kolego, przepraszam cię, ale... serdecznie, ponieważ... Ja myślę, że niereformowalne było to z twojej strony, normalnie na brodę... Po co ty się kierunek włączy? Trzymałem się, nie. Ej, Chillu na łące wrzucił kierunek, że będzie skręcał w prawo. Poinformował cię, żebyś tam nie uderzył w niego. No, chyba tak, chyba tak. Powiem wam tak, dziwne, że jeszcze pewna osoba nie podpierdoliła bezpieczników. Z czego? Kaczor? Przepraszam kolego, nie przeklinamy, tak? Oj, właśnie. Przepraszam bardzo. Kultura. Mówi się, motyla noga, kurcze pieczone. Tak. Karwa kawunia. Karwasz twarz. Brawa. Na brodę Merlina. Do 100 000 do nogi. Do 100 000 dalmatyńczyków. Jak tam szanowny kolego Dominiku? Bardzo dobrze, jak tam szanowny kolego sobie? Teraz to kolego, no nie? No, a przed chwilą było PIP! To jest fajne słowo, użyte w stronę użytkownika serdecznego Dominik S. No, ale znanego już też nasz Games. Znanego jako Miki Games. Nie, najbardziej mnie rozwaliła ta babka. Ta lektorka z tego, z Onetu, co czytała za każdym razem Miki 5-7. Dobra, nie, 9-9-8-5-7-5. A no, tak. Miła to... pani czytała cały Mik, tak? Musiała. A bekę z tego miałem. A potem pan okrylęła mnie, jaki on został. Głupi Miko. Nie widziałeś kręgoskaza? Gdybym mówiła, co za baran sobie taki nigdy myśli. Przepraszam chyba bardzo, się przeziębiłem od szanowny kolego. Przez internet się przeziębił, ty. No, bardzo niekulturalny wobec mojego przyjaciela Dominika. Przepraszam, co za zwierzę hodowlane... na B. Owca? Pana? Lama? Langusta? Langusta? No i tak. Ja wam powiem, że ty nie ma klienta. Ja wam powiem tyle, my normalnie nie jesteśmy. Nie, ale to już od dawna, ale w tym możemy wspierać między innymi, bo licznie widzę tak twoich u psychiatry. No, no wiesz, no trzeba było jakieś papiery trafić dla siebie, no nie wiesz. A, nie każdy się może pochwalić żółtymi papierami, tak? Dokładnie. Ja nie mam żółtych, ja mam różowe, przepraszam. To jest stadium zaawansowane. Nie, to się nazywa daltonizm lufki. No Boże. Nie musiałeś mówić wszystkim, jak jest. To się nazywa daltonizm. To ty lufty grasz farminga na trybie dla daltonizmu. A ja grałem, bo fajnie grałem. Ja też grałem. Ja grałem w Lola dla daltonistów. Fajny kolor. W Lola grałem dla daltonistów tylko dlatego, żeby mieć inny kolor paska życia. No ja też. Tak samo grałem w tego, w Wota dla daltonistów. Też fajnie wyglądało na niebiesko. Kurde, nie ten. No. Ja pierdolę ty. Ja się do kumpla, że robię film z Kiszonki, nie? On, fajnie, a ja jestem na Rumunii. Na Rumunii? O. A no, potem ciepło teraz. Tak? No ja też jestem teraz w ciepłych krajach, ja jestem teraz na Maroko. A ja w Rosji. Nie wiesz, że kaczki odlatują? I wiesz, co bym ci powiedział? Co? No. Jesteś w Maroko i kiki w oko. A, wiedziałem. Daj, kultura. Szanowny kolego Michale, bo nie, to ja i tak najpierw miałem powiedzieć, że jestem w Mali, nie? W Afryce, ale tak sobie pomyślałem, że ktoś powie, że Mali to... Dobra, nieważne. To Kaczora się chwali. Ty, no to ja nie, te same podteksty w tym filmie są. Jakie podteksty, przyjacielu? Nie wiem, o czym ty mówisz, mordo, kulturalny odcinek. Taki przyjacielski odcinek dzisiaj wyszedł. Tak, ja właśnie też muszę chyba nagrać. Szanowni koledzy, dziękuję. Dokładnie. Złamał. Chyba niechcący zawadziłeś o kosiarkę kolegi Luftiego. O nie, to on o moją. Musi przeprosić mnie. Proszę, zachować się kosztowanie. Ty mnie. Ale proszę mu podać pierwszą rękę pomocną, tak? Podaję. Ustępuje się ludzi troszkę takim... Szanowni koledzy, nie bądź jak ten karakan. Szanowni koledzy, tak... Komentując to tak... elokwentnie czy bardzo dostojnie, muszę powiedzieć, że no niezbyt nadążam, no to trzeba przyznać jednak rację koledze Sobonowi.
No, więc dziękuję. To była za tego kolega musisz bardziej zwiększyć. Ale ja panu nie przerywałem, dobra? Dobrze, przepraszam. A ja chciałbym przede wszystkim, przepraszam, ale zapytać się tutaj kolegi Kaczora. Kolego Kaczorze, skąd ty nauczyłeś się tak elokwentnych słów w używaniu swoim języku polskim? Nie znam dużo więcej, bo umiem się posługiwać językiem bardzo ekwilibrystycznie i... Jak ty mnie w tym momencie inspirujesz swoją osobę i wręcz szokujesz? Proszę kolego, proponuję wyłączyć gogle, bo język mi się plącze. A Kaczy tak, mądre określenia, żeby być bardziej mądrzejszym, kulturalnym. A można po polsku. Jak być lepszym z polskiego? No, przełożenie z polskiego na nasze. Jak musisz to napisy zrobić na filmie, tłumaczenie. Przepraszam, przepraszam kolego. Ups. Kasia, czy mógłbyś wyłączyć te uprzykrzające mi życie światła awaryjne? Co na proszę kolego. Lub ci teraz to jest żółwik. Żółwik. Chcę szanownych kolegów nie narzeka. Proszę, że ty kolego tak Dominiku, ja zapytanie do szanownego kolegi. Dlaczegoż kolega jeździ na awaryjnych? Ja, kolego, sobie nie jeździł w normalnych światłach. No, mi brakuje ich świateł. No, ja nie rozumiem naszego ubłego kolegę Kaczora. Dlaczegoż na polu jeździ z awaryjnych? Uważam, że trzeba go podszyczyć. Ja uważam, że kłócić to trzeba się umieć. I to nie jest tak, że po prostu podnosi się głos, tylko trzeba właśnie prowadzić taką inteligentną dyskusję. Tak, i przede wszystkim trzeba używać bardzo elokwentnych słów, które właśnie tutaj są, mogą pokazać jakość naszego słownictwa polskiego. Dokładnie. Bo polski język, trudny język. Tak i mówię. Bardzo dobrych argumentów przede wszystkim. Dokładnie. Dokładnie. Trzeba umieć poprzeć swoją tezę, przede wszystkim. Dokładnie. Ja tu się zgłaszam z zarządzeniem. Zaraz rozprawka tu będzie. Ja tu się z szanownymi kolegami zgodzę. Zgorszysz się pewnie. Zgorszysz się z nami? Już ci się język pląta. Zgłoszę. Ja uważam, przepraszam, że... szanowny kolego, ale akurat te stwierdzenia... Ale przepraszam, szanowny kolego. Dlaczego zwracasz się do wszystkich kolegów, jak powiedział to tylko jeden kolega? Ale powiedziałem szanowny kolego, a nie szanowni koledzy. Czyżby pan szanowny kolega... Ale skąd cierpiał na wady słuchu? Ale przepraszam bardzo, szanowny kolego. Dlaczego... Mówisz szanowny kolego, skoro nie wiesz, my nie wiemy, do którego kolegi mówisz, tak? No ale przepraszam bardzo, ale szanowny kolego, mówię do ostatniego szanownego kolegi, który mówił właśnie do mnie, szanowny kolego, właśnie o tym, że szanowny kolega... Dobra, skończ się. Dobra, już, ty już kaszę dla więcej. Myślę, że nasza szanowna rozmowa się zakończyła w tym momencie. W tym momencie wróćmy do normalności, bo nie, nie. Ale szanowny kolego, to nie wyjdzie. Nie, panowie, nie złamie się mnie, pierwszy nie przeklinę. Dobra, zaczymy. Nie? To pierwszy przeklinę. Dobra, ja nie przeklinę. Ja wymusi to przekleństwo u ciebie, szanowny kolego Dominiku? Ej, tylko proszę nie rozbić mi ciągnika. Daj mi pierwszy, lepszy zakręt, szanowny kolego. Albo słup na polu i kombajn. Proszę bardzo, do dyspozycji kolega masz tylko łąkę. Da się zrobić, szanowny kolego. Laga miałem. Szanowny kolego, chillu, nie wygniataj pól, proszę, dziękuję. Laga miałem. Marnujesz przez to pożywienie dla krówek, wiesz? Tak, tak, nie tylko dla krówek, bo dla... I dla żółwi. No, nie. Będzie dużo mniej maszy przez to. I najpierw będzie dużo mniej mleka. Kolego Lufti, uważam, że kolega chillu powinien być obciążony kosztami za wygniataniem. Ja myślę, że tutaj wystawimy odpowiedni rachunek dla kolegi chillu tutaj. Podeślemy do domu, podeślemy tam... Poleconym może i brat odebrać, na pewno. Dokładnie, nie, bo to powinno być z jego strony kulturalne, że powinien sam się zgłosić i oddać koszty za tę poniesioną stratę. Szanowni koledzy, a może ten pierwszy raz odpójdźmy naszemu szanownemu koledze Chillowi. Uważam, że nie przystoi, tak? Ponieważ poniesiemy z tego powodu straty. A ja dobrym kulturalnym człowiekiem powinniśmy zrekompensować drugiej osobie straty. Tak, ale ja mam nadzieję, że kolega Chillu tutaj odda te dwa źdźbła trawy, które wygniótł i dogadamy się w sposób kulturalny, a nie pieniężny. A ja myślę, że uważam, że z procentem wyszłyby 3 źdźbła. Ja myślę, że szanownemu koledze Chillowi za to, że jeszcze nigdy nie... No dobra, teraz bym przesadził. Ale że dawno nas nie naraził na żadne straty finansowe, powinniśmy odpuścić, tak żeby pokazać po prostu, że wiecie, jesteśmy dobrymi ludźmi, szanowni koledzy. W takim razie proponuję, aby kolega Kaczy poniósł za kolego Chilla tutaj karę. Dobrze. Tutaj... Oraz zwrócił tu 2 źdźbła trawy plus 1% źdźbła trawy procentu. Dobrze, szanowni koledzy, prowadźmy głosowanie.
Kto jest za tym, aby kaczor poniósł koszty? Złoty przycisk. Ręka w górę. Jestem za. Tak, złoty przycisk, jak mam talent. Sprzedamy. Mam 3 głosy na tak, jeden się wstrzymał, nikt nie powiedział nie. Ja powiedziałem, ja mówię nie. Późno podsumowanie wyników już było. Kto jest za tym, żeby nie poniósł żadnych konsekwencji finansowych, łapka w górę i kciuk w dupę? O, przepraszam kolego, czemu użyłeś tego w dupę? Ale przepraszam, przepraszam szanowny kolego, ale uważam, iż, że określenie, cytuję tutaj samego siebie w tym momencie, określenie w dupę nie jest obraźliwe, bo dupa to część ciała. Ale na przykład jakby taki twierdził to człowiek, który wyznaje... Tak, proszę, proszę, proszę. Przepraszam, proszę. Moja wina, powinienem określić stwierdzenia w odbytnicy. O, dużo lepiej, dużo lepiej to brzmi, naprawdę. Bo na przykład taki kolega, który byłby trochę innej orientacji seksualnej, mógłby na przykład stwierdzić, że stoją w dupę, było pewnym rodzaju zaproszeniem, tak? Tak, tak. I wręcz bym powiedział, że i takim pozwoleniem. Tak, byłoby to wręcz kuszące i mogłoby sprowokować do pewnych czynności, które są zakazane na tym odcinku. Dokładnie. I potem chłopaki mogliby uciec tutaj, panowie tacy, ubiec się do środków, pójść do lasu i tam nie powiem, jakby narobili hałasu. O, kaczabio! Szanowni koledzy, ja tutaj znowu wyczuwam zły kontekst. Proponuję udać się do lekarza, gdyż pan wyczuwa trochę źle i może pan być zakatarzony. Szanowny kolego Dominiku, jak tam idziesz w pracowanie? Pracowanie, przepraszam bardzo. Dzień, ja już o nie będę wierzył. Grabianie. Tam na tamtą drugą część. Bardzo dobrze. Zobacz, elegancko nam idzie. Zgrabiam teraz od jednej strony. Ja nie, bo ja wygniotę. Właśnie widzę, bardzo dobrze mi się będzie. Ja zaraz wierzę. Dziękuję bardzo za to. Proszę bardzo. Ty musisz zacząć. Dobrze, ja zacznę. Szanowni koledzy, czy to tak wolno idzie? Zdaję ci się, tylko ty tak nie. Wolno pracujesz, kolego. Ale wiesz, panie kolego, kaczoru, waty człowieku, belka ci ucieka. Ludzie, idę, mam to. Te co wygniotłem. A, to poczekaj, to ja to akurat tam... A, weź te błatam trawy, te żebyś oddał, bo wiesz... To... Mam, masz. O, szanowni koledzy, dziękuję. A po odcinku proponowałbym tak dla kultury i naszej szkoły... Nie wiem jak to powiedzieć. Po szklaneczce whisky na koniec pracy. Ja myślę, że zamiast szklaneczki whisky napijemy się po prostu ciepłej, gorącej herbaty. Dokładnie, kolego. Walno propagowanie alkoholu na odcinku jest też bardzo złą czynnością. Jest zakazane. Jeśli kogoś uraziłem. Pamiętajmy o tym, szanowni koledzy, że oglądają nas młodsi widzowie, na którym alkohol jest jeszcze niedostępny i demoralizowanie ich z naszej strony jest naprawdę niestosowne w tym momencie. A bardzo bym powiedział nawet, że grzechem. Dokładnie. Dlatego uważam, że ciepła herbatka po prostu najlepiej, a z cytryną to już w ogóle pytałbym się rodziców o zgodę. Albo malinowa. Jeszcze miodziku tam dodać. Tak, najlepiej miodem, bo cukier szkodliwy jest, panowie, więc ja bym miodem posłonił. Żebyśmy też dbali o nasze zdrowie. Będąc kulturalnym przy tym. Dokładnie. Powiem wam, że ta kultura coraz bardziej mi się podoba. Ja, mi też. Zgadzam się z moim przedmówcą. Ale powiem wam tak, panowie koledzy drodzy, że tak kumuluje się we mnie taka pewna swego rodzaju chęć tego wybuchu erupcji wulkanu niczym Wezuwiusz. Natomiast wstrzymuję się od tego bardzo stanowczo i skutecznie. A ja wam powiem, szanowni koledzy, że mi się to nawet spodobało i ja chyba na co dzień będę takim spokojnym, miłym człowiekiem bez problemu. Ale szanowni koledzy, to jest bardzo dobry pomysł. Zobaczymy, kto pierwszy przekrwie na naszym teamspeaku. Dokładnie, myślę, że takie zachowanie będzie bardzo w pompkę. Ale ja, szanowni koledzy, myślę, że jak odpalę grę FIFA, to bardzo szybko może się moje szanowne koledztwo skończyć. Proponuję się wyciszyć w tym. Szanowni koledzy, ja mam taką propozycję. Szanowny kolego Miki... Proszę mi nie przerwać. Dobrze, ja przepraszam, przepraszam, szanowny kolego. Rozmowa kontrolowana. Ja wiem, który użytkownik naszego otóż TeamSpeaka pierwszy przeklnie. Mateusz. Nie. Kazik478 spacja.pl. Wydaje mi się, że przebije go Mateusz. Szanowny kolego. Mateusz, a ten Mateusz właśnie wajchę przełóż. O nie! Przepraszam, czy właśnie kolego lub ty uraziłeś Mateuszu? Nie uraziłem, tylko ja słyszałem, że właśnie Mateusz najczęściej, kiedy przychodzi na ten zwika, to najpierw musi wajchę przełożyć. Przekłada wajchę prawą i wtedy dopiero zapala mu się drugi bieg, jeśli chodzi o ten zwika, czyli szybciej działa mu internet. Ale dlatego też uważam, że... Ale szanowny kolego Michale, dlaczego już obrażasz Michałów, ty, Mateuszu? Michałów? Michał, ty nie obrażam, bo sam jestem Michał. Szanowni koledzy, ja chciałem się odnieść do słów szanownego kolegi Mikiego,
które przedtem padły, czyli że miałbym się po prostu wyciszyć w momencie, kiedy przeklinam. Otóż, szanowny kolego, uważam, że to jest oszustwo i to nie przystoi dżentelmenowi. I prawdziwy dżentelmen nie powinien po prostu oszukiwać, że nie przeklina, jak przeklnął. Ale kolego, no, tak naprawdę no, masz trochę racji, aczkolwiek chciałem ci dać taką furtkę wyjścia, aczkolwiek bardzo skutecznie tą furtkę zamknąłeś. I myślę, że właśnie... I myślę, że właśnie twoje wyjście awaryjne zostało w tym momencie utracone. Szanowny kolego, Michale, a jak tam z czasem naszego już otóż pięknego i bardzo kulturalnego odcinka? Nie wiem dlaczego, ale nasz czas antenowy, naszego kulturalnego, wspaniałego, cudownego odcinka właśnie dobiega końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że taka kultura na odcinkach wam się bardzo spodoba. Mam nadzieję, że będziecie chcieli usłyszeć jej więcej, zobaczyć więcej. Zobaczcie niesamowite odcinki naszej niesamowitej ekipy takich niesamowitych youtuberów jak ja, czyli Michał Lufti, Miki Games, czyli Dominik. Dzień dobry. Kaczor, czyli nie pamiętam imienia. Kaczor Gaming. Marcin. Wiem, że Marcin, tak. Marcin, oczywiście kolega Marcin. Oczywiście Kazimierz, który ma Kazik 478 pyle. I też. Akaszymański i też wielu innych, których możecie dojrzeć tutaj w linkaczach. Tak więc dziękuję serdecznie, zostawiajcie łapki, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Pa, pa. Pa, pa.